Cześć, witajcie na kanale Nie Tylko Remont. W dniu dzisiejszym widzimy się na takim tarasie, na którym będziemy montowali posadzkę żywiczną firmy Sika. To jest seria Sika Floor. Przedstawię Wam krótki timelapse ze wszystkich etapów. Zabieram się za uzupełnianie szczelin, które tutaj powstały, i ubytków takich jak tu na przykład. Tutaj też jakieś wykruszenia, niestety ten taras częściowo jest narażony na warunki atmosferyczne i po wielu latach takie defekty powstały. Uzupełniam to, szlifuję, gruntuję i zaczynamy nakładać kolejne warstwy. Zapraszam do oglądania. Thank you.
Cześć, witajcie w kolejnym dniu na tarasie. Etapy, które widzieliście do tej pory, to czyszczenie powierzchni, uzupełnianie ubytków, szlifowanie i w dniu wczorajszym gruntowanie preparatem Sika Flor 156. Wieczorem nałożyłem jeszcze kleju uszczelniacz w narożniki. Tak to wygląda. I w tej chwili zabieram się za położenie warstwy głównej Sika Flor 400N. Będę nakładał w dwóch warstwach, pierwsza gruntująca i po 12 godzinach główna warstwa i chipsy dekoracyjne. Mamy godzinę około 13-14. Zaczynam o tej, ponieważ zgodnie z instrukcją tam mamy wyraźnie napisane, żeby te warstwy nakładać w temperaturach otoczenia spadających, czyli nie od rana, kiedy nam temperatura rośnie do południa. Pozwoli to uniknąć powstawania ewentualnego gazowania w tej warstwie i później takich mikrokraterów. Zabieram się do pracy, zapraszam do oglądania i widzimy się przy kolejnym etapie. Witajcie w kolejnym dniu. Minęły 24 godziny od nałożenia pierwszej warstwy gruntującej. Instrukcja mówi o minimum 16, więc w pełni mieścimy się w widełkach. Mieszam produkt, nakładam i dodatkowo będę posypywał chipsami dekoracyjnymi. Podzielę sobie ten taras mniej więcej na 3, może 4 części, tak żebym mógł też swobodnie z niego wyjść. I po każdej części będę posypywał, zostawiając już na gotowo. Zabieram się do pracy, zapraszam do oglądania. Widzimy się na koniec. Oh,
tak wygląda warstwa wodoszczelna z chipsami dekoracyjnymi. Dzisiaj zajmę się nakładaniem warstwy transparentnej SikaFlor 410 i na koniec zobaczycie efekt finalny. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda efekt finalny po nałożeniu ostatniej warstwy transparentnej. Powierzchnia tarasu jest w tej chwili całkowicie zabezpieczona przeciwwilgociowo i jednocześnie nadany jest całkiem przyjemny dla oka efekt wizualny. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że mogłem pomóc tym materiałem osobom, które chciałyby samodzielnie wykonać takie prace. Nie jest to trudne. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim wykończeniu balkonu, tarasu, schodów. Zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!